Hej, siemanko, witajcie i takie tam. To jest taki spontaniczny materiał z gry Vlady Bird. Jak się możecie domyślać, jak zresztą już widzicie, będziemy latać sobie. Jest w takie to jest głupie. Putinem? No i ciekawe, gdzie zalecimy. Dobra, tak, nie wiem, czemu mam beka, ale po prostu lecimy. A potem jeszcze coś nagram. Znaczy, będzie w tym samym materiale jakaś inna gierka od Flappy Bird. Coś w tym stylu po prostu. Sami zobaczycie zresztą. A teraz idziemy latać sobie Vlady Bird. Musimy przelatywać przez dupy. Gołe dupy. Owłosione. Gay over. No kur... Ja wcześniej sobie grałem i wbiłem sobie 47 punktów, także nieźle. Troszkę przynajfiłem. Wbrew pozorom ta gierka nie jest trudna. A tylko teraz mi słabo idzie, bo się koncentruję na gadaniu, a nie na lataniu prezydentem, także... Wiecie jak to jest. W tle mam umilę nam rozgrywkę hymn Rosji. Bardzo, bardzo klimatycznie. Dobrze. Ciekawe czy mi się uda pobić rekord. Swoją drogą to może być nowa olimpijska dyscyplina, także byłoby super. Ej lol, przecież uderzyłem w dupę. Nie powinienem dalej lecieć. Ta gierka jest łatwa. Ale śmieszna. Mi śmieszy. Nie wiem czemu, ale mam dzisiaj taki humor dobry, także... Pewnie dlatego. W ogóle, czego ludzie nie wymyślą, no... Kto normalny by wymyślił lecieć Władimirem Putinem przez owłosione gołe dupy? Nie wiem. Dobra, ostatnia rundka. Chyba, zobaczymy. Nie, jeszcze raz. Wciągające to jest. A tak samo jak oryginalny Flappy Bird. Ja nie miałem okazji grać na moim fonie w Flappy Birda, bo on z tego starego Androida jakiegoś i po prostu się nie dało grać. Ale na tableciochu u kolegi grałem i mój max to jest chyba 9. Także skillsów to nie mam. Wow, myślałem, że uderzę w dupala. A przelatujemy przez te dziury. Unikamy dziur w tych dupach, także spokojnie. Shit. Dobra. Na razie starczy Vlady Putina, Vlady Birda i za chwilę się zobaczymy w innej gierce, coś podobnego do tego. Yo, witam was z powrotem. Tym razem gramy sobie w Flap MMO. Czyli, że sobie z innymi graczami szpilamy i sobie latamy. Jak widzicie, ich tutaj jest sporo. Ja sobie wpiszę mój nick. Ej, gdzie jestem? Tutaj. I może ich wyłączę po prostu. Na tej grze nie ma soundtracku. Nie ma żadnego hymnu. Także jest troszkę lipnie. Ale poziomem trudności ten Flappy Bird jest przewyższa Vlady Putina, Vlady Birda. To jest w sumie strasznie trudne. To jest nawet gorsze niż oryginalny Flappy Bird. Jezus, ile jest to ludzi? 335. Oszaleli ludzie w to grając. Ale lecimy sobie, nie? Co to? Kurde!
2. Ciekawe, czy tu jest jakaś mechanika, żeby to jakoś ogarnąć, te wszystkie skoki, żeby to... żeby wiedzieć, jak to działa. Żeby za każdym razem fajnie się skoczyć. No jak nie dotkło przecież, lol. Wiesz, widziałeś. No, nie wierzę w to. Niemożliwe to jest. No nie, no na tym samym. Cię skułem. No, z przesady tej. No nie, ja w to się nie godzę w to. Chociaż się skupiam, ale i tak jestem w to słaby. Nie. Tak nie może być. Nie. Jeszcze raz. Tu uzależnia. Tak samo jak oryginalny Flappy Bird. Ech. Nie wiem, na czym polegają ci gracze tutaj, czy ich mogę tu w ogóle change theme. Dobra, wybiorę sobie to. Będę rybą. Może będzie łatwiejsze. Nie! A, wracając do mojej myśli. Jak potem się mogę podzielić moim skromnym wynikiem z innymi? Przecież tutaj nic takiego nie ma na tej stronie. W ogóle strona to jest flapmmo.com. Będzie w opisie filmiku. Więc troszkę te MMO jest bez sensu, bo nie, bo tylko ci ludzie mi tu przeszkadzają. Dobra, nie, jeszcze raz. Silna wola, chłopaki i dziewczyny, musi być. Nie, dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się spodobało, nie żałujcie łapki w górę, albo pozostawieniem komentarza, albo subskrypcją, cokolwiek chcecie. No i nic, dzięki za uwagę. Nie rozbijajcie telefonów ani tabletów, jak w te kary gracie. Także będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. W ogóle znalazłem jeszcze jakąś Flappy Dog. Dodge, czy już nie wiem, jak to się nazywa, ale chyba Dog, bo mamy piesła w logo, także będziemy sobie jeszcze latać piesłem. Mój Max też 2. Ale tu jest taka zryta optymalizacja, że aż chciałem wam to pokazać, żebyście w to nie grali. Patrzcie, jak to wygląda. No shit, nie gram jeszcze. Ej, klikłem, żeby leciał do góry.